Powiedział do niego Jezus: uważaj, żebyś nikomu nic nie mówił, ale idź swoją drogą, pokaż się kapłanowi i złóż dar, który nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 4 werset. Na świadectwo dla nich. W tym fragmencie wyraźnie widać na świadectwo dla nich. Widzimy moc i współczucie Pana Jezusa Chrystusa, gdy uzdrowił chorego na trąd. Następnie powiedział temu człowiekowi, aby pokazał się kapłanowi w celu potwierdzenia, że choroba zniknęła. Uczynienie tego byłoby posłuszeństwem wobec biblijnych nakazów dotyczących zasad trądu opisanych w III Księdze Mojżeszowej, 14 rozdziale. Ale Pan Jezus Chrystus miał na myśli także inną rzecz. Kapłani i inni przywódcy religijni nie wierzyli, że Jezus jest Chrystusem Bożym, więc to uzdrowienie byłoby dla nich świadectwem. Stąd pada na świadectwo dla nich. Skoro Jezus był przyczyną takiej przemiany, potwierdza to fakt, że On jest Zbawicielem i Chrystusem i jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Zasada ta ma nam wiele do powiedzenia o chrześcijańskim życiu. Jeżeli zostaliśmy oczyszczeni z trądu, grzechy, które były, zostały obmyte krwią Pana Jezusa. Więc jeżeli zostaliśmy oczyszczeni z trądu grzechu, to chciejmy żyć w obecności niewierzących, wykonując celowe działania jako świadectwo dla nich. Okazuj życzliwość, bądź pokorny, mów z łagodnością, unikaj wulgarnych rozmów, odmawiaj współudziału w oszustwie lub kłamstwie. Nie angażuj się w plotki. Powiedz kolegom lub sąsiadom, że modliłeś się za nich. Czytaj Biblię w publicznych miejscach. Mów o tym, że chodzisz na spotkania chrześcijańskie lub na konferencje biblijne. Jeździsz na obozy czy na inne wydarzenia. Pokazuj, że w swoich codziennych decyzjach kierujesz się mądrością nieba. To prawda, że motywy mają znaczenie. Modlitwy i akty dobroci dokonywane z chęci bycia pochwalonym nigdy nie przyniosą czci Panu. Ale jeżeli nie ma żadnego publicznego dowodu na to, że zostaliśmy przemienieni przez Ewangelię, to co w ogóle oznacza chrześcijańskie życie? Oczyszczony z trądu został oczyszczony bez względu na to, czy widział go kapłan. Prezentujemy charakter Chrystusa nie po to, by być oczyszczonymi z grzechu, ale dlatego, że wcześniej zostaliśmy już oczyszczeni z grzechu. Inni powinni widzieć w nas to, że Jezus Chrystus, Pan, to Zbawiciel, uwalniający od grzechu.